Są takie osoby, które są tobie bardzo bliskie, nawet po śmierci. Nie mówię tego na użytek tego filmu, tylko tak jest. Janka na przykład, ja doskonale wiem, jak ona na przykład stoi, jak ona wygląda, jak ona się uśmiecha, jak ona nas patrzy. Wiem, i jak jej głos brzmi. Pamiętam dokładnie. Dokładnie. Teraz tak jakbym jakby tak śmiał, pamiętam ten jej taki niezwykle seksowny alt, przedarty taki trochę. Taki właśnie trochę piłkarski, taki ze stadionu właśnie zdarty, super. No. Także ona, jej osobowość cały czas przenika mnie jako i artystę, który pamięta ją jako artystkę, i właśnie dziewczynę, osobę, kobietę, która... która ona w ogóle przecież miała taką amerykańską karierę w Polsce zrobiła. Przecież ona od takiego cudownego dziecka, które wyciągnął, no, wspaniały reżyser, pokazał Polsce. I to, że ona żyła szeroko i że ona właśnie nie poszła w jakieś biblioteki łaciny i w ogóle i te teorie i tak dalej, i tak dalej.